to zaraz to prosimy. A za dzisiejsze przybycie, za możliwość spotkania się z wami. Myślę, że dało nam to takiego nowego ducha do przeżywania w naszych również małżeństwach. Bo jak tu z Państwem rozmawiałam, jak przeżyliście 50 lat, to niektórzy mówią, że płytliwie, niektórzy mówią, że dobrze. Słyszałam też o podróży drugiej poślubnej na Hawaje. Także życzę wam tego przede wszystkim. Ale w jednym kobiety były zgodne, że były trochę bardziej niewdzięczne dla mężczyzn. Ja też czasami jestem taka bez swojego, także rozumiem. Ale dziękuję w imieniu wszystkich kobiet, że mężczyźni potrafią z nami wytrzymać. Także wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, rodzinom również. Błogosławieństwa Bożego, samych radości, pomyślności. Wielu prawnuków, wnuków, prawnuków, żebyście cieszyli się sobą i rodziną.